Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj szybki odcinek, a mianowicie chciałem zrobić wspólnie z wami, czy przy was, przegląd lotów pod kątem długości tego lotu. Dlatego, że wiele osób zastanawia się nad dwiema takimi sprawami, które są bardzo istotne, a mianowicie zasięg poza miastem i w mieście, a także długością samego lotu, jeżeli chodzi o jeden akumulator. Jeżeli chodzi o zasięg, my testowaliśmy i mogę to powiedzieć w sposób odpowiedzialny, to robiliśmy w terenie, który też był bardzo bezpieczny, 1330 metrów poza terenem zabudowanym, nad takimi mokradłami, i tam punkt startu był dużo wyżej niż trasa przelotu, także 1330 metrów. Natomiast mój kolega Adam wielokrotnie w okolicach Katowic testował i wychodzi mu mniej więcej 350 do 400 metrów max, i to jest to, czego możemy się spodziewać po tej aparaturze i tym dronie na dzisiaj. Natomiast to, co jest bardzo istotne, słuchajcie, już przejdę tutaj sobie na profil, to są informacje dotyczące samej długości lotu. Ja z nim już zrobiłem około 10, może nawet 15 lotów różnych, bo niektóre były krótsze, niektóre dłuższe, ale zdarzyło się, że miałem też loty dość długie. I tu teraz zobaczmy. Otrzymałem go 18 i tutaj nie było takich bardzo długich lotów. Przejrzyjmy zatem pierwsze takie dłuższe, około 20 minut. 20. Tu był pierwszy taki lot. I to była sesja na Górze Birów, bardzo ładna, porównawcza z Mini 2, i zobaczmy sobie, jakby to wyglądało. Tutaj trochę targał nas wiatr, nie za dużo, czterokrotnie zróbmy sobie to, albo nawet przewinę, dlatego że jest faktycznie długi ten lot. Tutaj targał wiatr, latałem na wysokościach około 40-50 metrów i widać, że pojawiają się komunikaty. Zasięg w pewnych momentach, jak schowałem się za skały, był tutaj też słabszy. 192 metry, ale byłem zasłonięty, nie ma się co dziwić, więc musiałem się podnieść. Wiatr powiewał, to nie był cały czas mocny wiatr, tylko było trochę powiewów. I następnie tutaj już jedziemy, jest 16 minut lotu, jeszcze parę ujęć, tam było porównanie właśnie z Mini. To porównanie niedługo się ukaże, chcę wam powiedzieć. I tutaj ta końcówka, to co chciałbym odtworzyć, może czterokrotnie, to jest ta końcówka związana z samą już procedurą RTH, czy też słabym akumulatorem. Jak widać, jesteśmy w tej chwili, przekraczamy wartość 20 minut lotu i tutaj się już zbliżamy do pojemności 18%. Nie podaję niestety w woltach, a szkoda. No i tutaj widać, że jest tak, strong wind, czyli na czas lotu przy tej sesji mógł wpływać też wiatr. I to jest zrozumiałe, ale widać, że jest low battery i sygnalizacja przy mniej więcej 21 minutach lotu, i przy tej wartości było lądowanie, czyli około 21 minut. Tutaj to, co mogę powiedzieć, to na pewno fakt, że wiało, ale tak poza tym było naprawdę spoko, więc tutaj ten pierwszy lot 22 minuty zaliczmy. Ważne też jest, z jakiego poziomu akumulatora startujemy. Tu jest drugi lot. Tutaj robiłem już taką sesję, no dość przyjemną, dlatego że było przy parku. Ona była też bardzo ciekawa. Jedziemy tu 99%, czyli właściwie można powiedzieć, że tutaj mieliśmy też akumulator naładowany. I loty na bardzo niskim poziomie, dlatego że właściwie oblatywałem tylko jeden obiekt, a mianowicie był to kościół. Tak. Czy tutaj się coś działo? Wysokości niewielkie i odległości ode mnie też niewielkie, nie ma sygnalizacji. Natomiast tutaj już się coś zaczęło. Zaczęła się na pewno sygnalizacja, że jest pełna pamięć. Trzeba było. Aha, i słabsze oświetlenie, bo to było też już pod wieczór, sesja wieczorna. I to, co mogę wam powiedzieć jeszcze w międzyczasie, że z miniakiem można porównać i w dobrych warunkach oświetleniowych jest niewielka różnica. Oczywiście w cieniach widać głównie, widać też odwzorowanie kolorów i widać też na przykład prześwietlenia delikatne w mini, jeżeli się nie zdejmie ekspozycji. Natomiast wieczorem widać faktycznie w tej trójce, że jest zdecydowanie lepiej, i tutaj mogę powiedzieć, że jest ta różnica. W tej chwili lecimy już 15 minut, tak? No to przewińmy w takim razie dalej, bo tutaj się niewiele dzieje, było wręcz nudno. No i tutaj za słabe oświetlenie i mamy w tej chwili 33%. Ja pewnie będę lądował, ale mniej więcej widać, jak się rozkłada ta energia, czyli mógłbym jeszcze tutaj polecieć zapewne trochę dłużej.
Dobiliśmy do 32%, czyli lądowałem przed wyczerpaniem całego akumulatora. Następna sesja 21, tak, bo to była... To była 20, to było 20 minut. Ta sesja może być całkiem dobra. Bo to była sesja, gdzie były timelapsy i były, przepraszam, nie timelapsy, tylko inteligentne tryby lotu i także quickshots. Tutaj nagrywałem na potrzeby warsztatu online i zobaczmy, jak tutaj przebiega cała sytuacja. Startowałem ze 100%, czyli z pełnym akumulatorem, przy okazji karta, tak, i quickshots. Nie było żadnych alarmów. I tutaj widać, że oprócz wypełnienia karty to był strong wind, mniej więcej na tym poziomie, prawda? I latam w tej chwili 22 minuty, jest 20% naładowania akumulatora i w sumie wyszło do lądowania 23,45. Zobaczmy jeszcze tylko ten stan, jaki tutaj był, jeżeli chodzi o tą końcówkę. 16%, no to tutaj było słabo, 15%, jeżeli chodzi o naładowanie akumulatora, to jest wręcz za mało, 14 nawet schodziłem. 23,45, to jest, zdaje się, najdłuższa sesja, jaką wykonałem, ale do pół godziny dość daleko, tu były krótsze, bo robiłem foty głównie. 22 minuty, tu jest sesja jeszcze. Tak, to jest też bardzo ciekawa sesja. Ja mam wrażenie, że ją już pokazywałem. W każdym razie startuję na 91% naładowania akumulatora i przechodzę aż do 11, czyli też mało. I czas tutaj 21 minut. Także jak popatrzymy na te ostatnie loty, to widać, że w zaokrągleniu do, wiadomo, kilkudziesięciu sekund jest to mniej więcej wartość 21, 22 sekundy, 24, najwięcej 20. Oczywiście mieliśmy wietrzne dni, 22 sekundy i to jest całość. Czyli de facto nie mamy tutaj, ja już to zastopuję, to nagrywanie ekranu. Jest. Także de facto, patrząc na Mini 3 Pro, można powiedzieć, że do 34 minut naprawdę dużo brakuje. I ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś latał cały czas w idealnych warunkach, bo to jest normalne, że trochę powiewa, że latamy trochę dalej i są różne rzeczy. Wiadomo, że ten procesor dosyć mocno się grzeje, to co mogę wam powiedzieć. I po tym pierwszym tygodniu latania, nie całym oczywiście, bo to było od środy, moje pierwsze wrażenia są takie, że on jest bardzo cichutki, ale temperaturę generuje dość sporą, prawda? Czyli część energii z akumulatora na pewno wchodzi na procesora, a jednocześnie na generowanie temperatury. Także tyle można powiedzieć. Fajny, jasny obiektyw. Różnice widać głównie wieczorem, jak już zapalają się światła i z bliska jakiś obiekt faktycznie jesteśmy w stanie ująć w tych warunkach, to zdecydowanie jest lepiej. Ja wczoraj robiłem jedną sesję, dzisiaj robimy jeszcze sesję porównawczą z Maviciem 3, jeżeli chodzi o wieczorne ujęcia. Fajny dron, uważam, że ciekawa opcja, jeżeli ktoś ma już kontroler w ogóle, na przykład ten szary N1, żeby dokupić sobie samego drona, rewelacja. Szkoda, że nie ma więcej akumulatorów w tej chwili dostępnych, więc to jest też taka sprawa, że jeżeli ktoś chce latać teraz, na przykład leci na wakacje z jednym akumulatorem, jest męka. Ja muszę tutaj naprawdę kombinować, żeby te loty jakoś ogarniać w miarę sensownie, wiesz, więc pod tym względem jest na pewno różnie. Ale tak czy inaczej jest to na pewno najlepszy mały dron i pewnie długo pozostanie takim, bo latałem różnymi dronami konkurencji, czy to Xiaomi tym malutkim, czy Hapsanem małym, czy Otelami latałem też Nano, czy też Mini pierwszym, drugim, więc mam mniej więcej skalę porównawczą, jeżeli chodzi o upakowaną technologię w stosunku do masy, to jest tutaj rewelacja. To, że jest cichy w mieście, to robi wielką różnicę, bo powiem wam, że można latać stosunkowo bliżej ludzi, blisko. I to dużo daje, bo ludzie nie zwracają uwagi, nie czują dyskomfortu. Ja wielokrotnie byłem w takiej sytuacji, że to nie ja latałem, tylko ktoś nieznajomy w moim pobliżu i czułem dyskomfort, muszę powiedzieć, jako taki przygodny widz, więc
to jest na wielki plus, jeżeli chodzi o tego miniaka. Jasny obiektyw, trochę większa matryca dają radę, szczególnie widać to w cieniach, tak jak powiedziałem. Dosyć fajne odwzorowanie kolorków, ładnie to wygląda. Nie ma tutaj, w Mini 2 jest na przykład dosyć chłodne. A te ujęcia wyglądają, ta temperatura barwowa jest taka w stronę niebieskiego, dużo jest niebieskiego. Tutaj tego nie ma, poszło w drugą stronę. I ogólnie jest dosyć pozytywnie, gdyby nie ta cena i ta aparatura jest bardzo fajna, ona oczywiście ma też swoje pewne wady, między innymi nie ma internetu tutaj. Ja też nie mam takiego mikrofonu, gdzie mogę nagrywać bezpośrednio komentarz do tych lotów na bieżąco, więc tego mi trochę brakuje. Na dzisiaj tyle, te pierwsze wrażenia chciałem się z Wami podzielić. Jeżeli chodzi o czas lotu, podsumowując, w moich przypadkach, bo nie chcę sugerować się też innymi pilotami, innymi użytkownikami, to jest mniej więcej 24 minuty max, jakie osiągnąłem, czyli 10 minut poniżej specyfikacji. Dajcie znać w komentarzu, dużo materiałów już nagrałem, bo zrobiłem z 10 sesji. Postprodukcja idzie na bieżąco. Od jutra też mocniej przysiądę nad warsztatem online'owym, który jest już dostępny w rezerwacji w przedsprzedaży i dosyć fajnie to wygląda, bo jest szeroki i ambitny plan i duże pole do działania. Jeżeli chodzi o wideo, super opcje związane z DCNLike i inne klatkarze i ISO też wchodzi wyższe, tego nie mieliśmy wcześniej, podwójny obwód ISO i to też jest ciekawa sprawa i to też robi niezłą robotę. Oczywiście DJI cały czas pracuje nad tym, żeby te algorytmy trochę poprawić, bo tak jak mieliśmy wcześniej, że wchodziło nam przy odszumianiu, przy wyższych wartościach ISO w mydło, to się trochę poprawiło, ale też trzeba wiedzieć, jaki zakres ISO, dla którego klatkarzu i przy jakich ujęciach dla DCNLike wybrać, żeby nie był obraz przeostrzony, a jednocześnie, żeby nie było mydła. Mogę powiedzieć, że mniej więcej 4K w 50 klatkach, ale ISO do 800 max, no myślę, że do 800 to jest ta wartość, gdzie fajne efekty osiągniemy. W pierwszej wersji software'u czy firmware'u oprogramowania w każdym razie było tak, że mieliśmy 4K w 25 klatkach i nam szumiało przy wyższych klatkarzach. DCNLike na plus, dużo ciekawych rzeczy tutaj jeszcze można o tym dronie opowiedzieć, ale poznaję go też dzień za dniem. Także dzięki za uwagę, wszystkiego dobrego Wam życzę. Widzimy się już wkrótce. Pa!